Proszę Państwa, dwa zdania dokładnie na temat samego Kamieńca. Miejscowość Kamieniec wymieniana już dużo wcześniej, bo w źródłach z 1317 roku. Same dobra kamienieckie zostały nabyte przez Finkensteinów. Finkensteinowie postanawiają w roku 1718 zbudować rezydencję. Rezydencja, która, co macie Państwo z tyłu, budowana w latach 1718-1720, jest nazywana Wersalem Prus. Dlaczego tak? Ano dlatego, że gdy rozpoczęto starania o budowę, przesłano projekt do króla pruskiego. Król pruski wyraził zgodę pod jednym wszakże warunkiem, że jedno ze skrzydeł będzie skrzydłem przeznaczonych dla niego i dla jego świty, gdy w razie podróży z Berlina do Królewca, czy odwrotnie, będzie mógł tutaj król po prostu przebywać. I tak też się stało. Całe zabudowanie pałacowe plus zabudowanie ogrodowe ma kilkadziesiąt hektarów. Ukończone w ciągu 2 lat. O, tutaj bardzo piękna, poproszę na chwileczkę, dobra? Teraz pani to oddam. Bodaj najbardziej znane zdjęcie. Się lekko zagęło. Najbardziej znane zdjęcie, które pokazuje naprawdę ogrom tego całego obiektu pałacowego. To jest pan, dzięki którego uprzejmości mogliśmy dzisiaj tutaj wejść. Proszę Państwa, rzecz, która jest tutaj taka ciekawa, i pałac, ale o tym za chwileczkę, ale dwa. Dlaczego podeszliśmy koło tego kamienia? Leży tam sobie taki kamień, tak? Kamień jest niezwykły, ponieważ w 1934 roku Adolf Hitler sprezentował owczarka niemieckiego rodzinie Finkensteinów. Pies nazywał się, wabi. Pilot, tak. Ten pilot po 4 latach zdechł, pies pilot zdechł. Bardzo związany był z rodziną Finkensteinów, przede wszystkim był to prezent od Hitlera. Więc go pochowano, ten kamień położono na miejscu jego pochówku i dopiero kilka tygodni temu, tak? Został on odnaleziony. Tak? Aha. Kamień. Tak, nie, on zniknął. Było podejrzenie, że go skradziono. Tak, w tamtej części, nie? Hitler, żeby utulić w żalu rodzinę Finkensteinów, sprezentował im drugiego psa. Ten trochę dłużej pożył. Teraz nie pomnę jego imienia, ale też został w tym miejscu, proszę Państwa, pochowany. Jak się poleje troszeczkę wodą, to widać lepiej na tym kamieniu ten wyryty tam napis. Proszę Państwa, architektem, który dokonał projektu, był John Collins, angielski projektant. Ten projekt został zrealizowany, jak mówię, w ciągu zasadzie 3 lat. Do roku 1718 roku, gdy on w zasadzie 1720 roku został ukończony, mieszkała tutaj rodzina Finkensteinów. Ale proszę Państwa, mówimy Finkensteinowie. Owszem, ale Finkensteinowie mieszkali tutaj tylko do roku 1782. W 1782 pałac Finkensteinów, ten pałac w Kamieńcu, został zakupiony przez rodzinę Cudona. I tak naprawdę po 1782 mieszkali Donowie aż do roku 1945. Co to? Kartusz. Czyli to jest herb Finkensteina. A, bo tak z przybliżenia właśnie tutaj. Historia pobytu Napoleona Bonapartego w kwietniu, od lutego do kwietnia 1807 roku jest powszechnie ogólnie znana. Napoleon gościł tutaj, gdy pod nierozstrzygniętą tak naprawdę bitwą pod Iławą Pruską postanowił rozłożyć się na zimowe leże właśnie w tym miejscu. No i zupełnie przypadkowo pojawiła się tutaj Maria Waleska,
wykonując misję polityczną, a nie miłosną. Oczywiście robiła to z pobudek czysto patriotycznych. A później się to przerodziło w wielką miłość. I rzeczywiście Napoleon Bonaparte no, miał świadomość tego, że uprzejmie, aczkolwiek z obrzydzeniem, zostanie doniesione jego żonie Józefinie o jego tutaj wyczynach. To też tak formalnie Waleska miała pokój obok sypialni Napoleona Bonapartego. Wspólnie spożywali jedynie śniadania w sposób formalny. I rzeczywiście jeden był w głównym skrzydle. Tutaj właśnie miał Napoleon swoją sypialnię. No i jak chce legenda, Maria Walewska już po tym, jak Napoleon w kwietniu stąd wyjechał i ona wyjechała również kilka dni wcześniej, powróciła tutaj. Powróciła to po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach. Weszła do tego pałacu i jak chce legenda, wycięła kawałek czerwonego sukna, które okalało baldachim, czyli miejsce, gdzie baldachim nad łóżkiem jej i Napoleona. Z tego wyciętego kawałka podobno sporządziła serce i to serce do końca życia nosiła przy sobie, mimo że później jeszcze nieraz wychodziła za mąż i była. Panie Michale, zobaczy pan z bliska. Kochani, sam pałac, jak wspomniałem, w 1782 roku przejęty przez rodzinę Sudona, tutaj byli aż do roku 1945. Mianowicie sam pałac miał i ma w zasadzie tak naprawdę bardzo smutny koniec, ponieważ pałac w 1945 roku spłonął. Mówi się, że spłonął przypadkowo. A jeszcze jednej rzeczy bym zapomniał. Jestem człowiekiem złośliwym, więc sobie pozwolę na takie malutką złośliwostkę. Jak mówią niektórzy znawcy historii, w tym pałacu w roku 1937 był nagrywany film Maria Walewska z Gretą Garbo w roli głównej i ta głupota, po prostu tak to nazwę, jest powtarzana bezmyślnie w każdym mniej czy bardziej znanym przewodniku. Jest to, zacytuję tutaj klasyka, oczywista nieprawda. Nigdy tu żadnej ekipy filmowej z Hollywood nie było, czy z Los Angeles. Film był nagrywany w Stanach Zjednoczonych, był nagrywany w Los Angeles, był nagrywany w studiach Fabryki Snów na miejscu. Natomiast skąd miano tak bardzo dokładne detale, które by wskazywały na to, że on był nagrywany? Ano stąd, że Amerykanie wysłali tutaj ekipę fotografów, którzy bardzo dokładnie każdy drobiazg ofotografowali i można było sporządzić bardzo dokładne, wierne repliki, ale w dalszym ciągu repliki pomieszczeń i wyposażenia samego pałacu w kamienicu. Zresztą sam film Maria Walewska właśnie z Gretą Garbo w roli głównej okazał się być klapą finansową. Dobrze podobno zagrana postać Napoleona, nazwiska sobie teraz tego aktora nie przypomnę, i samą Gretą Garbo, polscy krytycy filmowi, jak można było Niemce dać rolę Marii Walewskiej. No właśnie, no jak można było, jakby nie było polskich aktorek w tym czasie w Hollywood, pewnie było mnóstwo. Rzeczywiście, proszę Państwa, film okazał się być klapą, natomiast powtarzane przez niektórych i przewodników, i innych moich kolegów po fachu informacje o tym, że tu był film nagrywany, są oczywistą nieprawdą. Tak jak znajdziecie Państwo, wracając dosłownie na 5 sekund do postaci Jenny von Pappenheim, jeden z iławskich historyków, Wiesław Niesiobęcki, powiem wprost, napisał też oczywistą bzdurę w jednej ze swoich książek, pisząc o tym, że... Karol, nagrywasz to? Dziękuję. Cenzura. Pan Wiesław Niesiobęcki był uprzejmy napisać, że Jenny Pappenheim, urodzona w 1817 roku, była wychowywana i w sposób szczególny hołubiona przez Schillera i przez Goethego. No trudno byłoby Schillerowi ją piastować i na kolanach ją trzymać, skoro w 1805 roku był uprzejmy sam umrzeć.
Taki drobiazg, no, ale też rzecz powtarzana i niekoniecznie weryfikowana, powtarzana i w książce pana Niesiebenckiego i później w innych. Zresztą Wikipedia też o tym, pisze, że właśnie Jenny von Pappenheim była ulubienicą Schillera i Goethego. No ciężko było być tą ulubienicą, skoro w 1805 roku ten, który miał na kolanach ją kołysać, zmarł, a ona się urodziła 6 lat później. Ale taki drobiazg. Państwa, zamek płonie. Płonie w 1945 roku. Pałac, przepraszam, pałac płonie. Też jest taka legenda o tym, że bolszewicy, którzy wkroczyli tutaj do kamienica, najpierw w heroicznym boju zdobyli gorzelnie, w które też opatrzyli się w odpowiedni sprzęt rozweselający. Zajęli pałac. Pałac prawdopodobnie był częściowo już wywiezione, były to, co państwo widzicie, i obrazy, i wyposażenie pałacu. Natomiast to jest też, państwa, powtarzam tylko rzecz zasłyszaną. Był styczeń, było bardzo zimno i kilka dni po tym, jak sowieccy żołdacy tu się zainstalowali, zrobiło się bardzo zimno. Musieli się podgrzać. Chłopaki zaczęli podgrzewać się szafami gdańskimi, meblami, które to jest warte kilkanaście na dzień dzisiejszy milionów złotych, wrzucili po prostu do pieca, a jeden z bolszewików ściągnął kotarę, przytaszczył tą kotarę, stwierdził, że kotara ciężka, będzie się dobrze paliła. Wrzucił ją do pieca, do jednego z kominków, natomiast część tej kotary jeszcze zostawała na zewnątrz. No i w ten sposób się po prostu pałac zaczął palić i spłonął. Spłonął tylko częściowo. To, co państwo widzicie tutaj, to jest pozostałość niewielka z tego, co zostało jeszcze po pożarze. Po pożarze ten pałac zupełnie inaczej wyglądał. Jest taka fajna strona, na której można obejrzeć postępujące zniszczenia tego pałacu. Mamy zdjęcia z lat 40., z 60., z 80. i współcześnie. Proszę państwa, z lat 40., 60. tego pałacu jest dwa razy więcej. On się sam nie rozleciał. Po prostu, gdybyśmy poszli do niektórych pomieszczeń w okolicach tutaj kamieńca, to wiele folwarków, wiele chlewików, tak jak zresztą w Szymbarku, jest zbudowany właśnie z cegły z pałacu Finkensteinów. Tak? Było jakaś dziedziniec, i tu po tej stronie nic nie ma. Już ich nie ma, a po wojnie jeszcze było. Tak, ruiny są. Państwa, tyle o tym pałacu, natomiast dzięki uprzejmości tego przesympatycznego pana zajdziemy jeszcze w jedno miejsce, do którego żaden śmiertelnik nie wchodzi. I tam czeka nas wielkie wow. Kochani, zobaczcie na jedną rzecz. Na fragmenty muszelek, które są tutaj. Cała ta kaplica, to masońska kaplica, zobaczcie u góry. Zobaczcie, w niektórych miejscach jeszcze można dostrzec, o, tu zobaczcie, fragmenty kolorowych kamyczków. Natomiast tu są miejsca po wydmuchywanych. Tam jeszcze, o, tu, w tym miejscu zobaczymy. Karol, może przyświecić? Tak. Zobaczcie państwo, muszelki. Tak zwana była grota muszlowa. A, tak zwana grota muszlowa, tak. Ale czyli pewnie chodzimy po tej, po szachownicy, tak? Nie wiem, czy po szachownicy, raczej po podłodze. Ale te masońska to powinna być szachownica. Niekoniecznie. Nie wiemy. A muszelki z Karaibów. Tu jest jeszcze piętro niżej, jeszcze ciekawsze tam jest. Te? Ale tam już nie będziemy wchodzili, bo tam nie to będzie. Byłem piętro niżej, proszę państwa. Tu na środku jest taki wielki stołb, czyli taka główny filar, który podtrzymuje całą tą konstrukcję. Zresztą do tej kaplicy było przejście z pałacu, tu można było się zatrzymać podziemne? I później, tak, do kościoła. I do kościoła. W razie niepogody, czy w razie jakiegoś niechęci wychodzenia na zewnątrz, można było przejść. Natomiast tu jest rzeczywiście ta grota, poprosimy o podświetlenie. Aha. O, i zobaczcie państwo, są biała masa perłowa, czy macica perłowa, która tutaj była. Szkło. O tym, jak ty będziesz mówił? O czym? Jak cię, cudownie mieli jak ty pełnomocni. A tak, tak rzeczywiście, bo tutaj państwo miało być w planach, jak ogadać. Cudownie mieli jak pełnomorski. Oczywiście większość rodów arystokratycznych
Sprócz stać było na taki jacht i się popisywali, który miał większy, który pełniejszy, lepsze wyposażenie. Cudanowie mieli ten jacht, trzymali w Elblągu, był portem macierzystym i pływali sobie głównie po Morzu Śródziemnym, na Karaiby chyba w 1932, chyba pamiętam, jest nawet film jakiś, że byli na Karaibach tym jachtem i najprawdopodobniej próbowali jakoś zmusić, żeby doprowadzić poprzez kanał Elbląski, jeziorakiem płaskim. Były plany już na plany to. Na plany, te. Tak oczywiście. Nawet więcej jak plany, ponieważ... Część była przekopana już. Tu był w ogóle wcześniej kanał, ponieważ to jezioro, które za pałacem się Gaudy, które się tak znajduje, ono było kiedyś dużo większe. W XVIII wieku, XIX poprowadzono kanał do Liwy, część wody spuszczono, obniżono to jezioro. Później pojawiły się takie plany, że można by było wody w czasie zagrożenia jakiegoś militarnego, jezioraka można by było spuścić właśnie tutaj na okolice Kamieńca, Susza i nawet Liwą do Kwidzyna, tak żeby była taka właściwie zapora nie do przejścia błotnista i ten kanał pobudowano. Ale pobudowano to jako wąski, niewielki kanał z jazami, który nie nadawało się do przepłynięcia przez jakieś większe jednostki wodne. No jakimiś kajaczkami można było przepłynąć, ale posiadało jazy, nie było śluz. Ale od Jeziora Płaskiego, które łączy się z jeziorakiem i dalej z kanałem Elbląskim, z Zalewem Wiślanym i z Bałtykiem, są takie jeziorka Karpieniec i Zadryńskie, że dokładnie nie pamiętam. Zadryńskie. I jezioro Karpieniec właściwie prawie się łączyło z jeziorem Gaudy. I właśnie ten kanał taki do spuszczania tych wód był już pobudowany, ale do jeziora Zadryńskiego pobudowano kanał, który miał po prostu wielkość kanału Oberlandzkiego. Był tak samo szeroki, tak samo był wyposażony, opalikowany jak kanał Oberlandzki. Po co, jeżeli miał służyć tylko do spuszczania wody z jezioraka w razie zagrożenia militarnego? Najprawdopodobniej Cudanowie jakoś współdziałali tutaj, że wymuszali, żeby doprowadzić ten kanał aż do Kamieńca i tym swoim własnym jachtem mogliby wtedy podróżować sobie do mieli własnego... Tak, żeby nie można trzeba go przewozić, mieli tutaj ochotę, żeby swoim kanałem, proszę Państwa, jachtem pełnomorskim, żeby tutaj można było płynąć systemem kanałów do kanału Oberlandzkiego i później aż do Morza Bałtyckiego.